Sponsorem programu jest Bonimet, producent Verni Carbonu do postępowania dietetycznego w zakażeniu pasożytami jelitowymi. Witam Państwa w programie Zioła dla Zdrowia. Dzisiaj chciałem Państwu przybliżyć temat pasożytów jelitowych, zwanych też robakami. Obie nazwy są prawidłowe. Problem robaczycy dotyczy głównie dzieci, dlatego że dzieci łatwo się od siebie zarażają, zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym, ale nie tylko dzieci dotyczy, dlatego że jeżeli dziecko przyniesie na przykład owsicę do domu, to cała rodzina jest zagrożona zakażeniem się tymi owsikami. Tak więc leczyć powinno się de facto całą rodzinę, nie tylko te dzieci, które się wzajemnie od siebie zarażają. Zioła szczególnie dobrze nadają się do leczenia pasożytów jelitowych, dlatego że zioła mają własności szerokospektralne, czyli po pierwsze eliminują pasożyty jelitowe, ale po drugie mają też własności bardzo prozdrowotne na przewód pokarmowy. Przewód pokarmowy w przypadku robaków funkcjonuje wadliwie. Między innymi to dochodzi do bólu brzucha, do zaburzeń trawienia, a gdy się stosuje zioła, to poza działaniem przeciwrobaczym działa się również terapeutycznie na poprawę trawienia, na lepsze funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Także zioła to idealny sposób do leczenia takich przypadłości jak pasożyty. Zwłaszcza, że zioła nie tylko w tradycji są stosowane, ale również mają duże dowody naukowe na to, są przekonywujące dowody naukowe na to, że działają prozdrowotnie i że są skuteczne. Poza tym zioła można stosować w sposób ciągły, czyli można często powtarzać tę terapię, a jak już powiedziałem, jeżeli dzieci w przedszkolu mają owsicę czy też glistnicę, to te dzieci mogą się wzajemnie od siebie zarażać. Wyleczymy jedno dziecko jakimś syntetycznym środkiem, ono przychodzi zdrowe do przedszkola, zaraża się od koleżanki czy od kolegi i znowu tą robaczycę posiada. A zioła stosowane pulsacyjnie, które stosować można pulsacyjnie, one mogą być cyklicznie podawane, są bezpieczne i są skuteczne w terapii. Zioła, które najczęściej stosujemy w przypadku pasożytów jelitowych, to klasycznym przykładem tego jest owocnia, czyli łupina orzecha włoskiego. To nie jest to smakowite wnętrze orzecha, tylko to, co na zewnątrz Państwo widzicie, jak jeszcze orzech jest na drzewie. Taka zielona łupinka. W tej łupince jest mnóstwo garbników. Te garbniki bardzo prozdrowotnie działają na człowieka, ale bardzo nieprozdrowotnie działają na pasożyty jelitowe. Te pasożyty w przypadku garbników bardzo źle je tolerują i niestety, albo niestety dla nas, usuwane są z naszego organizmu. Orzech włoski, jego owocnia, działają także prozdrowotnie, bo poprawiają trawienie. Proszę Państwa, pewnie starsze osoby wiedzą, znają taki smakowity napój, jakim jest orzechówka poprawiająca trawienie. I rzeczywiście orzech włoski również to trawienie poprawia, a przez to funkcja przewodu pokarmowego jest dużo lepsza. Owocnia orzecha włoskiego jest bardzo dobrze udokumentowana naukowo. Jest wiele prac pokazujących, że działa i pozytywnie w przypadku glisty, i w przypadku ludzkiej, i w przypadku tasiemczycy. Jest też udowodnione działanie w przypadku owsików jelitowych. Także to wszystko naprawdę ma swoje podłoże. Drugim takim surowcem, który stosowany jest bardzo popularnie, to ziele bylicy piołun. Piołun również jest od setek lat stosowany dla poprawy trawienia, ale ma też własności przeciwrobacze. Piołun należy stosować ostrożnie, nie stosować w dużych dawkach, bo on jest surowcem silnie działającym. Zresztą w przypadku pasożytów jelitowych zazwyczaj stosuje się mieszanki. Raczej nie stosuje się pojedynczych surowców. Szczególnie lubianym przeze mnie surowcem zielarskim w przypadku robaków jest czarnuszka siewna. Nasiona czarnuszki siewnej działają dwojako. Po pierwsze działa olejek eteryczny, której bogactwo jest w oleju tłoczonym w czarnuszki. Jeszcze raz podkreślam, zawsze o tym mówię. Pamiętajcie Państwo, aby nie stosować oleju sauté, pite łyżeczką z butelki, tylko raczej olej zawarty w kapsułkach. Olejek eteryczny w takim oleju pity z butelki
eliminuje się, no, ulatnia się. Olejek eteryczny, sama nazwa wskazuje, jest eteryczny, więc się ulatnia. I tutaj są duże badania naukowe, które były prowadzone w krajach arabskich w kierunku glisty ludzkiej, w kierunku owsików, ale nawet takie badanie prowadzono eksperymentalne na zwierzętach, że próbowano, czy olej z czarnuszki siewnej będzie działał terapeutycznie w przypadku włośnia krętego. Jest to niezwykle trudny do eliminacji pasożyt. I okazało się, że egipscy uczeni dowiedli tego, że włosień kręty został wyeliminowany ze zwierząt, które tą włościcę miały. Jednak nie tylko olej z czarnuszki działa terapeutycznie w przypadku glistnicy czy też innych pasożytów. Działa również odwar albo macerat z czarnuszki, z nasion czarnuszki, czy wodny macerat. Wtedy do tego maceratu wodnego przenikają saponiny, takie substancje, w cudzysłowie zmydlające, które też są bardzo źle tolerowane przez pasożyty jelitowe. Tak więc najlepiej stosować odwar z czarnuszki z jednej strony, a z drugiej strony olej z czarnuszki w kapsułkach. Czarnuszka siewna ma jeszcze jedną niezwykle ważną własność, która w pasożytach jelitowych się przydaje. Mianowicie czarnuszka powoduje działanie przeciwalergiczne. Konkretnie olej w kapsułkach ma takie własności. A pasożyty jelitowe mają to do siebie, że generują powstawanie w organizmie alergii, objawów alergii. I zastosowanie tej czarnuszki ma jeszcze taki pozytywny wpływ. Inne surowce, które chciałbym tutaj wymienić Państwu, to surowce olejkowe. I olejki eteryczne też się nadają do eliminacji pasożytów jelitowych. Wszystkie te substancje, o których mówię, i olejki, i piołun, i orzech, poza tym, że działają na pasożyty, działają przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie, to ma też bardzo istotne znaczenie. Takie typowe olejki, które stosujemy, to olej kolendrowy, olej goździkowy, olej miętowy, można stosować też olej tymiankowy. To są wszystko substancje olejkowe, które mają udowodnione działanie prozdrowotne. Olejki eteryczne razem z tymi substancjami, o których już wspomniałem, z bylicy piołun, z czarnuszki, bądź też z orzecha, one połączone w jednym preparacie działają bardzo prozdrowotnie. I jak je łączyć? Najlepiej łączyć je w ten sposób, że musi być jakieś podłoże. Trudno to podawać w kapsułce, trudno w kroplach. Ja bardzo lubię połączenie substancji naturalnych, ziołowych z miodem. I połączenie ich z miodem ma tą pozytywną właściwość, że miód sam w sobie nasila działanie tych produktów, a poza tym sam w sobie działa terapeutycznie. Jest takie badanie na tego obleńca, który oczywiście w Europie nie występuje, na cystosomę, który pokazuje, że sam miód bez żadnych dodatków już potrafi prozdrowotnie i eliminująco na pasożyty działać. Jeżeli miałbym rekomendować, jaka substancja ziołowa powinna być stosowana, jakie połączenie, to na pewno w takiej recepturze znalazłby się ekstrakt z łupin orzecha włoskiego, na pewno by się znalazł tam ekstrakt z bylicy piołun, na pewno olejek goździkowy, kolendrowy, tymiankowy, miętowy, cytrynowy. To są bardzo silnie działające produkty. Ja bym je połączył właśnie z miodem i taką mieszaninę można stosować, można sobie ją zrobić samemu w domu, można też korzystać z produktów, które można dostać w aptece. Ale z drugiej strony zalecam zawsze połączenie taki syrop, który właśnie te substancje sobie ma, łączę z preparatem z oleju z czarnuszki, który podawany jest w kapsułkach. I najczęściej robimy to w ten sposób, że podajemy ten syrop przez okres 7 dni, potem tydzień przerwy i znowu 7 dni. Ale czasami jest tak, że stosujemy ciągle przez 3 tygodnie. Natomiast ten preparat z olejem czarnuszki w kapsułkach stosujemy najczęściej przez okres 3 tygodni ciągle. Potem, jeżeli to są dzieci przedszkolne, rzeczywiście to robimy przerwę, miesiąc, czasami więcej niż miesiąc, wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja, i dodajemy, i ponownie podajemy, bo to powtarzam, zioła mają tą właśnie
właściwość, że poprawiają trawienie, są bezpieczne, nie mają działań niepożądanych, więc można je razem ze sobą łączyć. I takie stosowanie surowców zielarskich jest po pierwsze bezpieczne, po drugie dobrze udokumentowane naukowo, po trzecie można nie tylko zastosować prozdrowotne efekty, uzyskać w przypadku eliminacji pasożytów jelitowych, ale także poprawić u takiego dziecka trawienie. Dlatego zachęcam Państwa do stosowania ziół w przypadku chorób pasożytniczych, dlatego że to tradycja z jednej strony, a z drugiej strony duże dowody naukowe, które świadczą o tym, że jest to postępowanie skuteczne. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że powiedzieliśmy coś ciekawego, coś się Państwu przyda. Zapraszam do zadawania pytań. Adres pokazuje się właśnie w tej chwili na ekranie. Proszę Państwa także, abyście oglądali nas na portalu YouTube. Tam Telewizja dla Zdrowia, czyli TV dla Zdrowia ma swój kanał tematyczny. Prosimy także o wejście na Facebooka, na komentarze. Prosimy także o krytyczne komentarze. Mam nadzieję, że razem z Państwem uda nam się coś dobrego, prozdrowotnego i bezpiecznego wykreować. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.